No rewelacja, tak była dziesięcia skóra, super. Dzień dobry, witajcie na kanale Korek. Dzisiaj na tapecie zimowa pielęgnacja. Jakie zmiany warto wprowadzić w pielęgnacji skóry zimą? Oczywiście nie wszystkie te zmiany koniecznie trzeba wprowadzać, bo zawsze filtrujemy to przez potrzeby indywidualne swojej skóry, ale warto mieć z tyłu głowy, że takie możliwości istnieją. A dwa, będzie też dużo, dużo przykładowych produktów. Zacznijmy od tego, po co w ogóle wprowadzać jakiekolwiek zmiany w pielęgnacji skóry zimą. Oczywiście jest to związane ze zmianą warunków pogodowych, a za nimi idą inne reakcje skóry, inne potrzeby skóry, więc tutaj trzeba się odpowiednio do nich dostosować. Poza tym zwróćcie uwagę, że podczas sezonu grzewczego powietrze w pomieszczeniach jest naprawdę wysuszone. Jest po prostu drastyczny spadek wilgoci. Oprócz tego za oknem panuje wichura, zimny wiatr, mróz i te różnice temperatur, ciepło, zimno są po prostu jak taki mały armagedonik dla skóry. Więc skóra na to wszystko może odpowiedzieć przesuszeniem, tendencją do odwadniania się i takim uczuciem ściągnięcia, szczególnie tutaj na policzkach, szorstkością, zaczerwienieniem, zaróżowieniem, taką tkliwością i wrażliwością, a nawet i pieczeniem. Więc to, co oczywiście bezwarunkowo jest tutaj konieczne, to większa troska o tą barierę hydrolipidową skóry, to raz, ale z drugiej strony przez to, że jest tak mniej takiego słońca i gorąca, tak, to też jest dobry czas na to, żeby wprowadzić do pielęgnacji składniki, których nie można było wprowadzać latem, lub też wybrać się na konkretne zabiegi gabinetowe. W pierwszej kolejności omówmy sobie bogatsze konsystencje, które jak najbardziej warto wprowadzić do pielęgnacji zimowej w celu takiego odżywienia, takiego otulenia skóry. W przypadku mycia twarzy można przerzucić się na takie delikatniejsze, kremowe emulsje do mycia, szczególnie jeśli się ma właśnie taką suchą skórę, taką łuszczącą skórę. W ogóle w przypadku ekstremalnie suchej skóry, która kompletnie wydziela sebum. Można też rozważyć pominięcie tego porannego mycia, ale podkreślam, to jest dla skór bardzo, bardzo suchych, bo jeśli budzicie się z mniejszą lub większą warstewką sebum, no to jest to do zmycia po prostu. Ale wiem, że niektórym osobom takie zrezygnowanie z tego porannego mycia pomaga w przypadku bardzo wrażliwych i bardzo suchych skór. Z kolei w przypadku skór tłustych te delikatniejsze emulsje można wprowadzić wyłącznie do porannego mycia, a te wieczorne robić tak jak dotychczas. No jednak ta skóra tłusta, szczególnie jak się nosi SPF-y, no to potrzebuje takiego konkretniejszego doczyszczania, ale zwróćcie uwagę, że ja cały czas mówię można, bo pamiętajcie, że nie ma jednego idealnego, uniwersalnego rozwiązania dla każdej skóry, tak jak wspomniałam na początku i dużo też będzie zależało od Was z wyczuciem, czego akurat skóra potrzebuje. Także tak, przykłady kremowych produktów, jakie dla Was przygotowałam, to chociażby Fresh Soja Cleanser, jest delikatny i skuteczny zarazem. Produkty CeraVe, tutaj wybieramy w zależności od linii. Jest linia do skóry suchej, do skóry tłustej, jest duże pole do popisu. Cetaphil, jeśli chodzi o ich emulsję, to jest chyba najdelikatniejszy produkt do mycia twarzy, jaki kiedykolwiek stosowałam. Używałam go, gdy miałam uszkodzoną barierę hydrolipidową i wtedy w tej sytuacji on mi się sprawdzał. Natomiast kiedy ta bariera już została odbudowana, to przyznam, że już był dla mnie niewystarczający, więc uważam, że nim powinny się zainteresować szczególnie skóry suche. Kolejny produkt to marka Is Clinical Cleansing Complex. Już kiedyś używałam tego produktu, teraz znowu do niego wróciłam. Jest jednym takim z moich takich ulubieńszych i co ciekawe, on w składzie ma 0,5% Salix Alba, wierzba biała. To jest taka forma kwasu salicylowego, BHA. I najlepsze jest to, że on jest tak otulający, jest tak delikatny, że gdyby człowiek nie spojrzał w skład i nie przeczytał, że jakiś kwas tam jest, to w ogóle by się nie skapnął. Jest naprawdę super, bo przeżywałam chwilę tutaj nad nim. I jeszcze coś typowo do demakijażu, o którym zresztą powinnam mówić przed myciem twarzy, aż dobra. Taką delikatniejszą opcją będą na pewno produkty, przy których nie trzeba używać wacików. Jak nie ma tego pocierania, to nie ma też takiego ewentualnego dodatkowego uwrażliwiania skóry. Więc będą to produkty tłuste. I tutaj mogę Wam polecić chociażby produkt z Vanilla Co. Jest to takie masełko do rozpuszczania makijażu. Jeśli chodzi o mnie, to ja demakijaż oczu wolę jednak zrobić pędem micelarnym, ale na resztę twarzy jak najbardziej taki produkt się sprawdza. To teraz bogatsze, gęstsze sera. Co prawda do skóry tłustej, nawet zimą na dzień, takie konsystencje mogą być za bardzo obciążające, ale jeśli chodzi o pielęgnację zimową,
wieczorną, to jak najbardziej warto wprowadzić takie produkty w ramach takiej nocnej regeneracji. I produkty, które mogę Wam zaproponować, to na przykład Basic Lab, serum z trehalozą i peptydem, Dr. Guard, serum z ceramidami, ceramidy w ogóle, proszę Państwa, to jest fantastyczny składnik regenerujący i jak najbardziej warto go szukać w produktach na zimę. Skin Food, esencja propolis z fermentami. Uprzedzam, że ten produkt jest lepki, jest bardzo lepki, więc jeśli ktoś nie lubi takiego wrażenia, to mówię z góry. Kolejny produkt to Misha Time Revolution Auriga Flavo C Serum. Tutaj mamy 8% witaminy C w postaci kwasu askorbinowego. On jest troszeczkę taki tłustawy, też troszeczkę lepki, ale daje bardzo fajny glow. Naprawdę byłam zadowolona z tego produktu, a to jest w ogóle serum, które mi poleciła kiedyś, dawno, dawno temu, moja dermatolog. Ach, jeszcze ten produkt śmierdzi. Jest śmierdziuchem okropnym, ale skoro daje ładne efekty, to to się zaciska zęby i się smaruje człowiek. Jeszcze jeden produkt, olejowy dwufazowe serum z polskiej marki Koi. Olejowe produkty są częściej bardziej wskazane dla skór suchych, bo przy skórach tłustych jest gdzieś tam zawsze to ryzyko zapychania, aczkolwiek to też zależy od rodzaju oleju. Jeśli chodzi o ten produkt, to było to dla mnie pozytywne zaskoczenie. Zresztą już nieraz widzieliście go u mnie na stories na Instagramie. I to serum jest na tyle sprytnie sformułowane, że pomimo obecności olejów, dobrze wsiąka w skórę i ją odżywia, bo czasami z niektórymi takimi tłustymi produktami miałam tak, że one tak leżały na powierzchni skóry i nie czułam kompletnie żadnego odżywienia tam głębiej. Więc ten serum dobrze się wchłania, ale uprzedzam, że zostawia taką odżywczą warstewkę na skórze. W składzie serum znajduje się między innymi olej z awokado, skwalan. Skwalan to też jest taki składnik regenerujący przy uszkodzonej barierze hydrolipidowej, super. Jest wyciąg z korzeni marchwi, beta-karoten, kwas hialuronowy. Przed użyciem robiłam shake it i nakładałam serum na lekko wilgotną od toniku skórę. Generalnie takie tłustawe produkty lepiej jest nakładać na wilgotną skórę, czy od toniku, czy od mgiełki, żeby zamknąć nawilżenie w głębi skóry. Serum stosowałam w pielęgnacji wieczornej wyłącznie i rano budziłam się z prześlicznym kolorytem. Koloryt był wyrównany, zaczerwienione miejsca były takie wyciszone. Skóra po prostu wyglądała zdrowiej. I jeszcze jedna rzecz, jaką jest zapach, taki cynamonowy, totalnie wprowadzający w klimat świąt. Zresztą sporo kosmetyków Koi właśnie ma taki zapach i jest przecudny. No i kremy o bogatszej konsystencji. Sama ze swoją tłustą skórą przerzucam się na takie bogatsze konsystencje na jesień i zimę. W lato stosuję bardziej żelowe albo takie lekkie emulsje, które no niestety w zimowych miesiącach są dla mnie niewystarczające. Pamiętajcie, że tłuste skóry również walczą o ograniczenie odparowania wody ze skóry. Jeśli skóra tłusta robi się odwodniona, to też się bardziej świeci. To teraz propozycje kremów. To, co mogę Wam tutaj zaproponować, to są na przykład kremy typu Sika. To są takie typowo regenerujące kremy, polecane często po jakichś zabiegach gabinetowych. I Sika to jest skrót od wąkrotka azjatycka, Centella Asiatica. To jest właśnie taki typowo regenerujący, gojący składnik. I tutaj z tej kategorii może być Bioderma Sika Bio. To jest taki krem, który będzie bardziej odpowiadał skórom mieszanym, skórom tłustym. On ma bogatszą konsystencję, ale dla skór suchych i tak może być niewystarczający. Kolejny produkt to Uriage Barrier Derm. Jest bardzo gęsty, jest bardzo taki ciężki, wyłącznie dla suchych skór bez skłonności do zapychania. Skóry tłuste niech lepiej na niego nawet nie patrzą, bo od samego patrzenia się zapchają. Na drugim miejscu zawiera składnik, który się nazywa Mineral Oil i okej, ja wiem, że nie ma oficjalnych badań sugerujących, żeby w składzie kosmetyków ten składnik działał zapychająco, ale ja po prostu patrzę też po swojej skórze. Jeśli używam produktu, który ma wysoko w składzie czy Mineral Oil, czy Dimethicone, powiedzmy tak do czwartego miejsca w składzie, to zawsze mam wysyp, zawsze po prostu kończę z wysypem na twarz. Ale takie składniki są okej dla skóry, która nie ma tendencji do zapychania czy do wysypów. Dla skór suchych są okej, bo jednak tworzą taką fajną warstwę okluzyjną na skórze i bardzo dobrze trzymają nawilżenie w środku skóry. Kolejny krem to Ceramidin z doktora Jarta, tak żeby inaczej, już nieraz się pojawiał w moich filmach. Krem z marki Fresh Rose Cream, ten bogatszy. Z Fusion Calming Down Cream na przesuszoną, łuszczącą się skórę w okolicy oka. Może być Bioderma Atoderm Intensive Eye. Kolejna opcja jest bardziej taka budżetowa, z marki The Ordinary, z naturalnym czynnikiem nawilżającym, w skrócie NMF. Jest to taka substancja, która naturalnie u nas występuje i również jest stosowana w kosmetykach w celach właśnie odbudowy bariery hydrolipidowej. Słuchajcie, jeśli chodzi o skóry suche, to jak najbardziej tutaj można sięgać po produkty z Mineral Oil albo z Dimethiconem, jeśli nie ma tej tendencji do zapychania. W przypadku tłustych skór, no to już różnie to się może skończyć. Ja na przykład nie mogę. Ja
jak są wysoko w składzie, to od razu mam wysyp i moja skóra nie wybaczyłaby mi tych składników, nawet gdybym wylądowała na biegunie północnym. Ale jak gdzieś są tak dalej w składzie, no to już różnie. Nie zawsze jest tragedia. Dobra, to teraz przechodzimy do kolejnego punktu, ale zanim przejdziemy, to dajcie jeszcze znać w komentarzach, jakie są wasze ulubione regenerujące kremy. Sama jestem bardzo ciekawa, może będą jakieś nowe perełki, a poza tym może to być cenne dla innych. No to teraz złuszczanie. Złuszczanie to jest jak najbardziej istotny krok w pielęgnacji, ponieważ usunięcie warstwy martwego naskórka poprawia penetrację kolejnych składników z pielęgnacji, ale absolutnie nie wolno tutaj w tym punkcie przesadzić, tym bardziej, że gdzieś tam z tyłu głowy mamy to, że jednak zimą skóra ma tendencję większą do odwadniania i do przesuszania. Dlatego produkt, który tutaj chcę wam pokazać, jest z takiej delikatniejszej kategorii. Jest to marka Linia, tonik z kwasem migdałowym i glukonolaktonem. Jest tam jeszcze niacynamid, jest tam jeszcze łagodzący pantenol, alantoina, zmiękczający i nawilżający mocznik oraz odrobina kwasu mlekowego. Kwas migdałowy, który ma większą cząsteczkę w porównaniu do innych kwasów AHA, wolniej penetruje skórę, przez co łatwiej jest go kontrolować i jest delikatniejszy dla skóry. Z kolei grupa kwasów PHA, do której należy wymieniony glukonolakton, to jest taka grupa szczególnie dedykowana dla skór wrażliwych. Zatem ten tonik jest zarazem delikatny i skuteczny. Najlepsze jest to, że ten tonik najpierw testowałam na dekolcie. I po jakimś czasie stosowania tak mówię, jakby rysieńko. Dobra, tu jedziemy na inne części ciała. No i przeszło na łokcie. Tutaj w okolicach łokci jeszcze miałam takie białe krostki, które w ogóle zniknęły po tym toniku. Następnie biodra, tyłek, uda, twarz oczywiście. No po prostu cała zaczęłam się oblewać tym tonikiem i efekt był rewelacyjny. Jeśli chodzi o ciało, to po nałożeniu tego toniku tak czekałam, aż się po prostu lepiej wchłonie i nakładałam jeszcze balsam z mocznikiem w stężeniu 10%. Może być z Oilan, może być z SVR. No i bajka. No rewelacja, tak gładziusieńka skóra, super. Dopiero w tym roku zaczęłam stosować kwasy w pielęgnacji ciała, bo na twarzy to ja mam wybudowaną dużą tolerancję na kwasy i nie wiem, czemu ja tego nie robiłam wcześniej. Kolejny punkt to jest rozważenie takiej warstwowej pielęgnacji. Ja osobiście jestem za tym, żeby zimą budować to nawilżenie skóry w taki sposób coś a la na cebulkę, czyli tonik, serum, krem. Oczywiście tonik i serum to nie są jakieś podstawowe kroki w pielęgnacji, o czym zresztą wspominałam w filmie o podstawowych krokach w pielęgnacji, ale sama po sobie widzę, że w tym czasie skóra naprawdę na tym korzysta. Jeśli jednak macie bardzo taką minimalistyczną pielęgnację i nie stosujecie toników czy serum, no to warto nakładać kremy i balsamy od razu po umyciu skóry, czyli nie czekamy, aż cała woda z tego naskórka po prostu odparuje, tylko osuszamy, tak żeby to nie była taka kapiąco mokra skóra i wtedy nakładamy coś nawilżającego, żeby to nawilżenie tam lepiej w tej skórze zamknąć. Ale w moim przypadku, jeśli chodzi o pielęgnację ciała, to jak ja wychodzę spod prysznica, to zanim zrobię pielęgnację twarzy, to to ciało to 3 razy już mi zdąży wyschnąć na wiór, więc zarówno do twarzy, jak i ciała stosuję mgiełki nawilżające. Osobiście bardzo lubię toniki w pielęgnacji i tą mgiełkę stosowałam zarówno na twarz, jak i na ciało. To jest różana mgiełka z marki Linia, znowu marka Linia. Swoją drogą sporo produktów mi się spodobało z ich marki, bo jak się patrzy na składy, to widać, że stoi za tym osoba, która wie co robi, że ta marka nie idzie w taki marketingowy szum, tylko dają tam składniki, które faktycznie mają sens bytu w kosmetykach, więc super. Ale może wróćmy do tego produktu, ponieważ poza tą wodą różaną, która ma działanie łagodzące, znajduje się jeszcze nawilżający mocznik, antybakteryjny cynk, jest też magnez, wapń, miedź. Ja jej używałam mgiełka serum krem. Naprawdę jest bardzo przyjemna i ma taki delikatny dyfuzor, bo niektóre mgiełki mają tak, że po prostu chlapią jak z wiadra po twarzy. Ale obchodzi się z twarzą delikatnie. Kolejny punkt to uwaga na gorące kąpiele. Szczerze mówiąc, to tak jakbym sama do siebie kierowała właśnie ten punkt, ponieważ gorące kąpiele zimą są kuszące. Cóż tu dużo mówić. Szczególnie jeśli ktoś jest zmarzlakiem, takim jak ja, mi wiecznie zimno, no chyba, że nagrywam i od tych lamp po prostu się tutaj rozpływam. To jest jeden z niewielu momentów, kiedy jest mi naprawdę strasznie gorąco, ale jeśli chodzi o gorące kąpiele, to nie warto, ponieważ to może nasilić suchość, uszczenie, może doprowadzić też do nawet szczypania i pieczenia, więc nie. Kojarzycie ten taki stereotypowy self-care time, czyli książeczka w wannie, przy świecach, przez 3 godziny? No to nie. Nie, to jest zły pomysł. Poza tym człowiek po wyjściu z takiej kąpieli wygląda jak taki zasuszony rodzynek, jest cały pomarszczony. Kojarzycie takie starcze paluszki, nie? Poza tym też samo wdychanie świec również nie jest dobre. Wybaczcie, że ja musiałam być tą osobą, która wam tu mówi, ale nie jest dobre. Nie bez powodu są te wszystkie oznaczenia na świecach, żeby
ich nie wdychać. To też w sumie jest punkt dla mnie. Boże, też czasami sobie odpalam świeczkę. To silniejsze ode mnie po prostu. Ale pracuję nad tym, okej? Okay? Pracuję nad tym. Kolejny punkt. Kolejny punkt to witamina D i filtry. Już wrzućmy to do jednego worka, bo w zasadzie i tu poniekąd chodzi o słońce. Jeśli chodzi o same filtry, to no nie ma tutaj żadnych zmian, tak? Filtry są stosowane codziennie. Pamiętajcie, że promieniowanie UVA no dociera do nas nawet w pochmurny dzień, ponieważ przechodzi przez chmury. Ponadto jeszcze dodam dla tych, którzy wybierają się gdzieś w góry na narty, że śnieg w znacznym stopniu odbija promieniowanie i im wyżej jesteśmy nad poziomem morza, tym promieniowanie jest silniejsze. Dlatego szczególnie dla tych, którzy gdzieś się na narty wybierają, pamiętajcie o wysokiej ochronie przeciwsłonecznej i tych bogatszych konsystencjach. Więcej o filtrach znajdziecie w 3 filmach. 2 są na moim kanale, a 3 jest u Ewy Red Lipstick Monster. Serdecznie zapraszam. No i witamina D. Witamina D. Jezu, to jest tak ważna rzecz, dlatego gorąco was zachęcam, gorąco za tych gorących lamp do kręcenia filmu, żebyście zrobili sobie badanie poziomu witaminy D, szczególnie teraz w tym listopadowym czasie, ponieważ większość społeczeństwa ma jej niedobory, a to jest jedna z najbardziej kluczowych witamin dla naszego organizmu, dla całej odporności, dla skóry, dla kości. Poza tym jeszcze bardzo często w badaniach wychodzi, że osoby, które mają takie dermatozy jak trądzik, jak łuszczyca, jak AZS, mają niedobory witaminy D, więc to też się poniekąd gdzieś tam może z tym wiązać. Na podstawie badań trafniej wam będzie określić poziom suplementacji witaminy D. Ja pamiętam, jak wychodziłam z porodówki i przepisano mi wtedy taką standardową dawkę, czyli 2000 jednostek i mój poziom witaminy D był wtedy tak tragiczny, że ja te 2000 to mogłabym tak suplementować i ten poziom dalej byłby w niedoborze, więc ja przyjmuję 2 razy więcej, 4000 jednostek i regularnie sprawdzam poziom witaminy D w badaniach i powiem wam, że on wcale nie jest przy tych 4000 taki mega wystrzelony w kosmos. No, organizm sobie gdzieś tam to na bieżąco też zużywa. Ale pamiętajcie, żeby do tego podchodzić bardzo indywidualnie, bo dla jednej osoby 4000 może być już dużo, dla kogoś innego może być za mało, więc indywidualnie. Kolejny punkt to mocniejsze składniki i zabiegi gabinetowe. Od razu zaznaczam, że nie chcę, żeby to słowo mocniejsze było kojarzone z wyższym stężeniem, bo jeśli chodzi o te składniki, to oczywiście trzeba zawsze zaczynać od niższych stężeń, ale chodzi tutaj o to, że takich składników jak retinol i retinal nie wprowadzamy, tak? Nie zaczynamy przygody z tymi składnikami latem. W przypadku zabiegów gabinetowych to jak najbardziej teraz jest dobra pora na lasery, laserową depilację, dermapen, głębsze kwasy chociażby. Oczywiście, jeśli planujecie gdzieś jakieś egzotyczne wakacje, pod warunkiem, że nas nie zamkną, w każdym razie gdzieś, gdzie będzie dużo słońca, będzie upał, no to się nie liczy, że jest listopad czy grudzień, nie? To nie są wtedy sprzyjające warunki do takich odważnych decyzji pielęgnacyjnych. Oczywiście, czy kwasy, czy retinol można używać latem, to nie jest tak, że one są kompletnie zakazane, tylko trzeba wiedzieć kilka rzeczy, jak to zrobić, żeby było bezpiecznie, no ale to jest temat na letni odcinek. A teraz, jesienią, zimą jest dobry czas, żeby zacząć przygodę z takiego rodzaju składnikami. Tylko też pamiętajcie o tej regeneracji, pamiętajcie o odżywianiu skóry, no bo koniec końców to jest podstawa pielęgnacji. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie, koniecznie dajcie kciuka w górę. Zapraszam was też na Instagrama i do zobaczenia w kolejnym filmie. Buziaki!